Siema wszystkim. Jesteśmy niedaleko Rzeszowa w firmie Mawet i w końcu naczepa dorobi się paleciary. Tak jak kiedyś wspominałem, że będzie paleciara, tak dzisiaj zajmujemy się montażem. To chłopak już ściąga osłony. Osłony pod naczepą. Teraz zapas też zniknie. Wjedziemy z tym wózeczkiem. No i zamontowana będzie paleciara. Na przekór tym, co po niektórzy mówili, że naczepa Bida Edition, bo skrzynek nawet nie ma. A teraz proszę. Nie dość, że będą skrzynki, to jeszcze będzie paleciara. Ale przyznam szczerze, że fajnie, ładnie wykonana. Polakierowana ładnie w czarny kolor. Dobrze się będzie zgrywać z dołem naczepy. Podpory też są czarne, to akurat. Zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda. Tak na szybciocha wyciągnąłem kamerę, żeby wam coś tam nagrać. Muszę to wszystko posprzątać, ale najfajniejsze jest to, że cały ten bajzel w końcu pójdzie do paleciary. Trzyma pan? Jedna śruba wyciągnę. Wyszła. Idę już u dołu. Poluzowaliśmy tu śruby. Teraz ją przeniesiemy na przód. Musieliśmy w ogóle zapas zrzucić, bo za dużo to ważyło wszystko. Osłony trzeba będzie przyciąć na pół. Także będziemy jeszcze je cieli pewnie. Teraz jakieś miejsce, gdzie by ją założyć. Wiesz co, to może zróbmy najpierw... Może jak skrzynię założyć. Najpierw założymy paleciara, a potem dopiero to dopasujemy, żeby to jakoś, wiesz. Żeby, potem nie było, że zamontujemy i za chwilę trzeba będzie odkręcać, nie? Nie. To co, może ci pomogę wyciągnąć ten zapas spod naczepy i podjedziemy z tą paleciarą. Jak się przygląda na te zabezpieczenia, to od tej strony chyba trzeba będzie ciąć, dlatego że jak odwrócimy, to logo szmica jest z tamtej strony, żeby logo zostawić. Poza tym tutaj zaślepka jest zsuwana. A tu jest skręcana. Jeszcze się to ma pół przednie, będzie gitarka. Nareszcie będzie można wszystkie graty pochować. A mam ich trochę. Zresztą sami zobaczcie. Jest gaśnice. Jeszcze skrzynka na ADR-y. Łańcuchy. Kurde, ale będę miał teraz luz w kabinie. Będzie naprawdę spoko. Zaczepy już wjechały, zaraz chłopaki podjadą tam paleciarą na wózku. No i będą ją dźwigać w górę. Z jednej strony już jest, nie wiem, czy z drugiej strony jeszcze są niewkręcone chyba te zaczepy. No i zapas powędruje tutaj. Dobrze będzie. Tutaj pracownik robi otwory już na haki. Chłopaki wjeżdżają na czarę. Zobacz.
czepę. Jeszcze trochę i zawiśnie na hakach. Opuścić czy ją, co? No pewnie. To mówcie ile. Ta, żeby ją tak za bardzo nie przygiąć, wiesz. No, no ja wiem, wiem, bo tam jeszcze jestem. Przesunąć. No. Jak ja to muszę brzmi? No, chłopaki coś źle wymierzyli. Muszą poprawić. Zaciara już zawisła. Chyba. Prawie zawisła. Jest już na hakach. Teraz jeszcze tylko dobrze podokręcać. Kurwa, padło. Musimy. Co? Musimy dokręcić te i potem założymy tam. Nie, zapas wjedzie. Ja mam chwilę czasu, to akurat zajmuję się ściągnięciem tych śmiesznych, obrzydliwych naklejek z Ecolution. Jedną już usunąłem. Nie ma. Teraz elegancko drugie wyglądają. Wziąłem Amglosa i pozostałości po kleju wypolerowałem filcem, że nawet śladu nie, praktycznie. Jakaś jeszcze resztka kleju gdzieś tu chyba została, ale się w wolnej chwili najwyżej doczyści. Trzeba się pozbyć tego gówna. Tylko szpeci samochód. Nie? Zresztą jak się zrobi cieplej, to te szóstki też podklejam. I tą marną Elkę, która też już odchodzi. I trzeba będzie w jakimś innym miejscu to kupić i nakleić jakoś przyzwoicie, żeby wyglądało. Trzeba zacząć coś robić z tym samochodem, żeby to fajnie wyglądało wszystko razem. Do kupy. Tak to wygląda. Starczy. Na łańcuchy i wszystkie inne rzeczy to świat i ludzie. Zapas już wskoczył. Przed chwilą żeśmy go podnieśli do góry. I tak na upadłego. No nie. Drugi zapas tu nie wejdzie. Za mało miejsca. Podnoszę. Przesunięte było koło, to może tak. Paru centymetrów brakuje. No nic, zostały jeszcze zabezpieczenia do pocięcia. I będzie trzeba stąd uciekać. Zabezpieczenia już pomontowane. To znaczy jedno konkretnie. Tak to wygląda teraz. Kurde, prawie jej nie widać. Zastanawiam się, że może trzeba było na biało ją polakierować. Ale numer. W sumie tragedii nie ma, dobrze jest. Tutaj plastik, tylko trzeba będzie plastik ten zabezpieczający. Trzeba będzie go przyciąć i dopiero nasadzić, ale to już w wolnej chwili. Dobrze jest. Nieważne jak jest skonfigurowana, ważne, że to wszystko można jakoś teraz poogarniać. Ja tu już z samochodu sobie pozabierałem te, ile mam teraz miejsca. Pozabierałem sobie wszystkie bańki z płynem do spryskiwaczy, olej, co tak się często może nie używa.
Gaśnicę zabrałem. Skrzynka ADR, łańcuchy, wszystko pozabierane. Wszystko w paleciarkę poleciało. Także tak to wygląda. No jest, kurde, powiem szczerze, że teraz to jest zajebista wygoda. Jeszcze tylko potem w wolnej chwili pasy zabiorę. Nie wiem może, czy będę je zabierał, czy nie. Bo w sumie za każdym razem latać. Maty na pewno zabiorę, bo ciągle ich nie używam. No i tyle. Nie wiem, chyba w drugiej paleciarze to sobie kuchnię zrobię. Będę trzymał warzywa, owoce, jakieś takie rzeczy do obiadu. No i robota skończona. Mamy z jednej strony paleciarę, jest zabezpieczenie zamontowane. W ogóle tak się teraz przyjrzałem, to okazuje się, że w sumie to trzeba było tą paleciarę zamontować z tyłu, a nie tu po środku, nie bawić się w ogóle w przekładanie tego zapasu, cięcie tych zabezpieczeń rowerowych. Bo jak się przyjrzałem, to widzę, że paleciara jest wyżej tutaj nad podłogą zawieszona niż zapas z tyłu. No nie wiem, jeszcze zobaczymy z bossem, może to skonsultujemy i wrócimy do pierwotnej konfiguracji, czyli by się ewentualnie przeniosło zapas pod naczepę, a paleciary na tył. Ale to nie wiem, czy się będziemy w to bawić. Także z tej strony wygląda tak. No i z tej strony wygląda tak. Ewentualnie nauczka na przyszłość, że jak montować paleciarę, to lepiej z tyłu w medze niż po środku. Chociaż zobaczymy, jak to się będzie, jak to zda relację w rzeczywistości. Dobra, będę kończył. Ja tymczasem znikam. Mam jeszcze załadunek w Tarnobrzegu. Załaduję Tarnobrzeg i będę uciekał do domu. Idę na urlop, a po urlopie się spotkamy. Sami zobaczycie, jak to będzie.